wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozpocząć hodowlę muszek owocowych oraz jak wykonać dla nich pożywkę. Do wykonania pożywki będziemy potrzebowali jabłko, mąkę ziemniaczaną, mąkę kukurydzianą, drożdże, miskę oraz nóż i widelec. Pierwszym krokiem do wykonania pożywki jest obranie jabłka oraz upieczenie go w mikrofalówce, tak żeby było miękkie. Więc ja biorę jabłko, idę je obrać i włożyć do mikrofalówki i widzimy się już z miękkim jabłuszkiem. A więc widzimy się z powrotem, jabłko już jest wyjęte z mikrofalówki. Następną czynnością, którą wykonujemy, to dosypujemy mąki kukurydzianej. To nie jest jakaś ściśle określona ilość, tak według uznania, tak? Teraz mąki ziemniaczanej. I całość musimy wymieszać. Niektórzy jeszcze do pożywki dodają żelatynę, żeby była gęsta. Jednak ja zastąpiłem ją mąką ziemniaczaną i działa praktycznie tak samo. Już nasza masa jest wymieszana. Teraz musimy poczekać, aż ostygnie, bo jeśli wrzucimy do tak gorących jabłek drożdże, to może nam nie wyjść, bo drożdże to są żywe organizmy i mogą nam w tak wysokiej temperaturze umrzeć. Także znowu krótkie cięcie. A więc witam po krótkiej przerwie. Nasza masa już jest ostudzona. Teraz przyszedł czas na drożdże. Drożdże też nie musi być jakoś super dużo według uznania. Drożdże robią to w naszej masie, że blokują rozwój grzybów i innych pleśni, co ułatwia nam znacznie hodowlę tych muszek. Praktycznie bez drożdży ona jest niemożliwa. Wrzucamy drożdże, wsuwamy papierki z kadru i teraz mieszamy nasze drożdże z masą. Cukier w naszej pożywce, mimo tego, że jest go sporo w jabłku, pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest pokarmem i dla much, i dla drożdży. Także nie można o nim zapomnieć. O wiele łatwiej użyć cukru pudru, ponieważ łatwiej i szybciej się rozpuści. Też należy pamiętać, że czym nasza masa jest chłodniejsza, tym jest mniej plastyczna i ciężej się ją miesza. Dobrze, a więc nasza masa jest wstępnie wymieszana, więc przechodzimy do przełożenia jej do naczynia hodowlanego. Mi za naczynie hodowlane posłuży słoik. Bierzemy przygotowaną masę, tak żeby nie ubrudzić ścianek. Wrzucamy na same dno słoika. Nie żałujmy tej masy, czym damy więcej masy, tym więcej larw naszej pożywki przeżyje. Myślę, że na razie wystarczy. Układamy ładnie masę na dnie. Teraz tak, nasza masa po całkowitym przeschnięciu nie będzie prawie w ogóle plastyczna i przyczepi się do ścianek słoika, więc nie będziemy mieli problemu z tym, że ta masa może nam się wylewać, na przykład przy wyciąganiu much czy innych rzeczy. Muszki owocowe. Wcześniej je przełożyłem z innego słoika hodowlanego. W zasadzie to już słoika, w którym były tylko i wyłącznie larwy, już nie było much. To też ważne, jeśli widzimy, że zaczyna wylęgać się kolejne pokolenie, to należy jak najszybciej muchy wyciągnąć z tego pojemnika i przełożyć już na nową pożywkę, ponieważ jeśli te nasze świeże muchy złożą larwy w starej pożywce, to te larwy nie przeżyją, a muchy umrą po prostu z tego, że nie będą miały dostępu już do, wody ani do składników pokarmowych. Odpukujemy cały czas opuk i wsypujemy muchy na przygotowaną wcześniej pożywkę. Nakładamy ręcznik papierowy i
na koniec gumkę do włosów lub gumkę recepturkę. Ja jestem zwolennikiem rzeczy wielokrotnego użytku, dlatego używam słoika, a nie plastikowego kubka. I gumki do włosów, a nie gumki recepturki. Pozostałe bandy możemy ze względów estetycznych obciąć. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda taka pożywka już po przerobieniu przez muchy. Widok nie jest jakoś ładny. Tej pożywki była taka sama objętość jak w tym słoiku. Musimy porównać, ilukrotnie się zmniejszyła. Faktycznie jej tutaj nie ma. Jest wypełniona poczwarkami. Tutaj jeszcze dałem takie sianko, jednak nie jest ono konieczne. Jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju udogodnieniem dla naszych much. Tak wygląda moja druga hodowla w ciągu pracy. A więc o tak oto zapewniliśmy naszym mniejszym zwierzaczkom, w moim przypadku wylęgom gekonów i młodym gekonom, pożywienie. A więc dziękuję za uwagę, zapraszam do lajkowania oraz subskrybowania kanału oraz zapraszam do mojego Instagrama, link do niego podany będzie w opisie. Pozdrawiam, cześć!